Halo, halo, witajcie z tej strony Lech, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj zobaczycie gierkę, którą grałem na streamie o 3 w nocy. Było tak, że ogrywałem jakąś inną grę i przeskoczyłem sobie na Warzona, bo widzowie mnie namówili, żeby jeszcze odpalić Warzona. I odpaliłem o 3 w nocy, no i takiego lobby się nie spodziewałem. Naprawdę, taki poziom był niski. Znaczy zawsze mam wrażenie, że pierwsza gierka, jak się odpala Warzona, to jest najłatwiejsza. Ale tutaj o 3 w nocy jak zagrałem, to wam powiem, że byłem w szoku i normalnie jakbym grał na jakimś KD 005, ale później sprawdziliśmy z widzami i się okazało, że 0.98 lobby KD, więc nie było takie słabe, a giereczka naprawdę była mocarna, także jest co oglądać, fajne fragi, ale też no mówię, no niektórzy zawodnicy byli naprawdę jak bambiki takie grali, ale niektórzy naprawdę byli ogarnięci i przez to też troszkę się przejechałem, ale zresztą to zobaczycie w tym odcinku. No to teraz miłego oglądania, łapki w górę niewidziane, subskrypcje również i oczywiście wbijajcie na streamy, jeżeli komuś brakuje Warzona, link macie w opisie, można oglądać na Facebooku lub na stronce Lech TV. Cześć, cześć. A i przypominam jeszcze, że 25 września w sobotę o 12 startuje 12-godzinny stream z nagrodami, także wbijajcie koniecznie na streamka, bo każdy może coś wygrać, także zapraszam. Wróg pojawił się w okolicy. Dobra ludzie, załatwmy to szybko. Cel zlecenia zidentyfikowany. Rozwal drania. Wróg się desantuje, patrz w górę. Ej, ale jakiś lobby chyba jest, warzywko. Wyglądało jakby ten chłop coś obracał teraz, to jakby miał... Sojuszniczy zrzut uzbrojenia w drodze. Na kierownicy grał. Częściej trzeba grać o 3 w nocy. Kurde, może nie takie boty jednak. Ja się wbiłem na pełnej. Ten jaki Rambo. Zmieniam pozycję.
Na jakim gram? A na jakim mogę grać w regionie? Od 8 miesięcy. Mamy cel zlecenia. Załatwmy to szybko. Może bałem się, że padnę. To jest najlepsze, że osoby jak po tym Egipcie i po tym wszystkim myślały, że takich lobby na przykład nie można na Europie znaleźć. A na Europie też są lobby takie, tylko jak było mówione, trafia się to rzadziej, nie? Ale no... Nie każdy potrafi to wykorzystać, że jest słabsze lobby, bo po prostu też gra na podobnym poziomie, nie? Nie każdy zawodnik zauważy, czy jest mocniejsze, czy gorsze lobby, bo i tak wykłada się na przykład za zero, nie? Oh my god, lipa. No ja takich nie trafię. No mi się wydaje właśnie, że trafiasz, tylko nie potrafisz tego wykorzystać. To jest jedyna opcja. Innej nie ma. Jest zawsze jakaś szansa, że ci się trafi słabe lobby. Tak samo zawsze pierwsza gierka jest na słabszym lobby, z tego co zauważyliśmy. Sojuszniczy rekonesans dostępny. Mogę prowadzić. Tu Jaguar 3-0, zrozumiano. BSP rusza na patrol. Zmieniam pozycję. Mogę prowadzić. Śmiać mi się chce, jak ludzie ciągle myślą, że na FPP nie grasz. Ja ostatnio grałem na Egipcie, jest gorzej jak na Europie, a jak gram ze znajomym MKD05, to mam takich bambików w lobby, że szkoda gadać. No to też jest, ma wpływ. Ale widać, że to lobby jest naprawdę. Która jest trzecia w nocy, nie? Ja będę teraz zawsze streamował w nocy. Będę materiały nagrywał w nocy na YouTube. Szkoda, że ten kontakt jest na dachu. No wiadomo, no pora też robi swoje, wiadomo, no. To na 100% też. To wiadomo, jak jest teraz trzecia w nocy, to jest mniej graczy. I też trudniej im dobrać, powiedzmy, mocniejsze to lobby, nie? Tylko dobiera po prostu, żeby dobrało i było lobby zapełnione. A jednak jak jest większa baza graczy o tej, powiedzmy, godzinie, no po prostu w dzień. Też to inaczej wygląda, nie? No ale takiego lobby to dawno nie miałem, bo jak widziałem tego gościa, który się obracał na militarce, to normalnie jak robot. O kurde, ty... Skąd? No way. No way. Znakomicie. Okej, schodzę. Jest surowo z tej strony. No zaraz to oni nawet nie mogli zareagować, się sprawdzić, czy są mocni, czy nie.
Dobra, martwo mam. Proszę o zwiad. Jaguar 3-0, zrozumiano. Wróg się desantuje, patrz w górę. Namierzyliśmy nową bezpieczną strefę. Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do bazy uzupełnić zapasy. Przeczytany. Mamy cel zlecenia. Załatwmy to szybko. Sojusznicze rekonesans dostępny. Tu Jaguar 3-0, zrozumiano. Siądę za BSP rusza na patrol. Cel zlecenia zidentyfikowany. Wiecie, co robić. O kurde ty. Allez, cheater. Choć czasu zmarnowałem na gościa. Piedlija sama giewie. Dużo.
A już nie miałem, nie. No nie! Proszę o zwiat! Tu Jaguar 3-0, zrozumiano. BSP rusza na patrol. Zbliża się do was kula gazu. Rusza. Jesteś wśród ostatnich 25. Dobra robota. BSP leci na oparach. Wracamy do bazy uzupełnić zapasy. Co chodzi, no? Ładują do mnie! Dobra. No właśnie, dobra. Tu Jaguar 3-0, zrozumiano. BSP rusza na patrol. Dobra, oleć, to nie będę czekał na niego. Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy. Są lotnicy wszyscy. O kurde, ale dostałem. Dobra. Zbliża się gaz. Oznaczamy wam nową bezpieczną strefę. Uwaga, BSP leci na oparach. Sojuszniczy zrzut uzbrojenia w drodze. Nad nami BSP wroga. Zarąbisty ten highlight. Pomaga znaleźć przeciwników. Dobra, dobra. Sojusznicy rekonesans dostępny. Auto mi zabierze. Jaguar 3-0, zrozumiałem. Shit. BSP rusza na patrol. Tracicie teren. Działał on do mnie. Ale Lipton, kurde! Szkoda. Wszystkie domki były zajęte. Kurde no.
Ale... Ciekawe jakie to KD było. Dziękuję za subiastek. Ajejka, kurde, nie mogłem 40 parę farę, tam 50 można było dobić. Jakbym się postarał. Tam 50 by było ciężko, dobra, no może przesadziłem. Ale dziękuję, że mnie namówiliście, bo fajna gierka się udała na koniec. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiajcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijajcie również na streamki do mnie na fanpage'a. A jak ktoś nie ma Facebooka, to może oglądać również na Lech TV. Linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na streamku. Cześć, cześć!